Po takim wstępie Eugeniusz plutł zalotnie stłumionym głosem wszystko, co tylko na myśl mu przyszło. Pani Dunnusiżą zachęcała go uśmiechem, pomimo to jednak spoglądała od czasu do czasu na Dumarseja, który nie opuszczał loży księżnej Galation. Rastyniak pozostał przy Pani Dunnusiżą, aż dopóki mąż po nią nie przyszedł. Będę bardzo szczęśliwy, — rzekł Eugeniusz, jeżeli pani pozwoli, żebym złożył jej swoje uszanowanie, przed balem księżnej de Kariliano. Jeżeli paronowa zaprasza pana, rzekł sam baron, tłusty alzatczyk, o twarzy okrągłej, która zdradzała niebezpieczną przenikliwość, to upewniam, że pędziesz pan u nas gościem poszątanym. Poszło mi wcale nieźle, bo ona nie bardzo się przestraszyła, gdym zapytał, czy będziesz mnie kochała bydle moje już okiełznane. Wskoczmy teraz na nie i kierujmy nim wedle upodobania. Tak myślał Eugeniusz, idąc pożegnać panią Dubuzą, która powstała i zabierała się do wyjścia wraz z panem Dadżuda. Biedny student nie wiedział, że baronowa była dziś roztargniona, gdyż oczekiwała od Dumarseja jednego z tych listów, od których się serce krwawi. Eugeniusz, szczęśliwy z mniemanego powodzenia, Towarzyszył wicehrabinie aż do przedsionka, gdzie trzeba było zaczekać na powóz. Kuzynek pani, niepodobny do siebie samego zaśmiał się Markis po odejściu Eugeniusza. On gotów bank rozbić zwinny jest jak węgorz i zdaje mi się, że daleko zajdzie. To też pani tylko mogłaś mu dobrać taką kobietę, która potrzebowałaby ją ktoś pocieszył To tylko pytanie. Rzekła pani Dubuzą, czy ona nie kocha jeszcze tego, który ją porzucił? Student szedł piechotą z Teatru Włoskiego na ulicę Neuf saint jean tworząc sobie w myśli najpiękniejsze plany na przyszłość? Widział on dobrze, że pani Duresto przyglądała mu się z wielką uwagą. Najpierw, gdy się znajdował w loży wicehrabiny, a później gdy siedział obok pani Dunus -Sijon. To mu dawało nadzieję, że dom hrabiny otworzy się przed nim na nowo. Mógł już rachować na cztery ważne stosunki w samym sercu arystokracji paryskiej, bo nie wątpił, że potrafi się również podobać pani marszałkowej. Nie zastanawiając się zbytecznie nad środkami, odgadł zawczasu, że w zawiłej grze spraw tego świata trzeba uczepić się za system kół, żeby się dostać na wierzch machiny, a czuł w sobie dość siły żeby je zahamować Jeżeli pani de zajmie się mą osobą to ja nauczę ją panować nad mężem Mąż ten robi interesy pieniężne więc i ja z jego pomocą będę mógł prędko dorobić się fortuny Nie sformułował tego tak jasno Nie był jeszcze dość dobrym politykiem by pojąć dokładnie swe położenie ocenić je i obrachować jakie korzyści mogą z niego wypłynąć Myśli jego unosiły się na widnokręgu w kształcie lekkich obłoczków. Nie było w nich jeszcze cierpkości, właściwej rozumowaniu wotrena, a jednak ogniowa próba sumienia odkryłaby w nich wiele złego. Takie to transakcje doprowadzają zwolna do tej łatwej moralności, którą wyznaje pokolenie współczesne. Dziś trudniej niż kiedy spotkać człowieka prawego, o woli silnej, co się nigdy nie nagnie ku złemu. Człowieka, dla którego najmniejsze zboczenie z prostej drogi jest zbrodnią niedarowaną. Trudniej dziś o wspaniałe wzory uczciwości, którym zawdzięczamy dwa arcydzieła. Najpierw Alcesta Moliera, później Jenny Deans i jej ojca w dziele Walter Scotta. Kto wie, może nie mniej piękny, nie mniej dramatyczny byłby obraz przedstawiający drogi wykrętne, na które człowiek ambitny popycha swe sumienie idąc do celu. Obok z występkiem i starając się o zachowanie pozorów. Wracając do swej gospody, Rastyniak rozkochał się na dobre w pani Donusiją, która wydała mu się teraz lekka i wysmukła jak jaskółka. Wyobraźnia malowała mu żywo upajającą słodycz jej oczu oraz płeć białą i przejrzystą, przez którą widać było, jak krew przebiegała falą różową. Przypomniał sobie połysk włosów jasnych i czarowny dźwięk jej głosu. Być może, że chud prędki, co krew jego wprawiał w szybszy obieg, potęgował jeszcze te gre wyobraźni. Student zapukał silnie do drzwi ojca Gorio. Sąsiedzie! zawołał, widziałem panią delfinę. Gdzie? W Teatrze Włoskim. Jakże się ona bawiła? Ależ proszę wejść. Mówiąc to, stary wstał w jednej koszuli, otworzył drzwi, po czym prędko powrócił do łóżka. O, mówże mi pan o niej, powiedział. Eugeniusz znalazł się po raz pierwszy w mieszkaniu Goriota i osłupiał na widok nory, w której żył ojciec. Bo w tej chwili przyszła mu na myśl świetna toaleta córki. W oknie nie było firanek. Obicia podskakiwały od ścian wskutek wilgoci. Poskręcały się, ukazując w kilku miejscach tynk zakopcony. Nieborak Goriot leżał w ubogim łóżeczku pod kołdrą cienką i wyszarzaną. Na nogach miał watowatą przykrywkę, na którą pani woke ofiarowała rozmaite kawałki wybrane ze starych sukien. Podłoga była wilgotna i zapylona. Naprzeciw okna stała komoda staroświecka z drzewa różanego, dziwnie pękata i ozdobiona rączkami brązowymi, które naśladowały winną latorośl, owiniętą liśćmi i kwiatami. Nieco dalej widać było stary zydel, na którym znajdował się dzban z wodą, miska i wszystkie przybory do golenia. W kącie stały trzewiki. W głowach przy łóżku mała szafka pozbawiona drzwiczek i płyty marmurowej. Dalej w rogu komina, na którym nie było najmniejszego śladu ognia, widać było stół czworogranny z drzewa orzechowego, na którym Goriot pogniótł niedawno srebrną wazę. Biurko, na którym leżał kapelusz starego, fotel wyplatany i dwa krzesła, dopełniały nędznego umeblowania. Nad łóżkiem rzecz przywiązana szmatą do stołowania, podtrzymywała kotarę z nędznej jakiejś tkaniny w kraty czerwone i białe. Najbiedniejszy tragasz, co mieszka gdzieś na poddaszu, posiada bez wątpienia sprzęty porządniejsze od tych, którymi pani Woke zapełniła mieszkanie Goriota Serce się ściskało i chłód przejmował na widok tej izdepki, przypominającej najsmutniejszą celę więzienną Eugeniusz postawił świecę na szafce przy łóżku Szczęściem nie zwrócił uwagi na twarz jego, która zdradzała uczucia wewnętrzne Stary zwrócił się ku niemu, otulając się kołdrą aż po samą brodę. No, którąż pan wolisz, panią Duresto czy panią Dunusiją? Wolę panią Delfinę, bo ona szczerzej kocha pana, rzekł student. Na te słowa serdeczne stary wyciągnął rękę spod kołdry i ścisnął dłoń Eugeniusza. Dziękuję, dziękuję, rzekł głosem wzruszonym. Cóż ona mówiła o mnie? Student powtórzył wyrazy baronowej, upiększając je po swojemu, a Stary słuchał tego jak słów Bożych. Drogie dzieci. O tak, tak. Ona mnie szczerze kocha. Lecz nie wiesz pan temu, co mówiła o Anastazji. Widzisz pan, one zazdroszczą jedna drugiej. Lecz to dowodzi tylko ich przywiązania. I pani Duresto kocha mnie również. Wiem to dobrze. Ojciec pojmuje swe dzieci, tak jak Bóg ludzi pojmuje. Ojciec widzi głąb ich serca i przenika ich zamiary. Córki moje kochają mnie jednakowo. O jakżebym ja był szczęśliwy, gdyby los zdarzył mi był lepszych zięciów, ale nie ma widocznie zupełnego szczęścia na ziemi. Czemuż nie mieszkam u nich? Nie pragnąłbym nic więcej, tylko słyszeć ich głosy. Wiedzieć, że są niedaleko. Widzieć je, gdy przychodzą i wychodzą znowu, tak jak za owych czasów, gdy jeszcze u mnie mieszkały. O czuję, jak serce skakałoby mi z radości. Czy one były dziś pięknie ubrane? Tak, odparł Eugeniusz. Ale panie Gorio, powiedz mi pan, jak możesz mieszkać w takiej dziurze, kiedyś tak bogato powydawał córki za mąż? A co by mnie z tego przyszło, gdybym miał lepsze mieszkanie, rzekł na pozór niedbale. Już to ja nie potrafię tego wytłumaczyć, bo nie umiem dwóch słów zwięźle powiedzieć. Cała moja istota tu się mieści, dodał przyciskając rękę do serca. Żyję tylko życiem mych córek. Jeżeli one się bawią, jeżeli są szczęśliwe i postrojone. Jeżeli stąpają po miękkich kobiercach, to cóż mnie obchodzi, z jakiego sukna zrobione moje odzienie i jak wygląda kąt, w którym mam noc przepędzić? Ja zimna nie czuję, gdy wiem, że im ciepło. I nudów nie znam, gdy wiem, że one się śmieją. Nic mnie w świecie nie smuci oprócz ich zmartwienia. Gdy pan zostaniesz ojcem, gdy posłyszysz szczebiot swych dzieci i powiesz sobie To cząstka mej istoty Gdy poczujesz, że te maleństwa, które są kwiatem krwi twojej Każdą jej kropelką połączone z sobą To będzie ci się zdawało, że się zrośnięty z nimi Że odczuwasz krok ich każdy Ja słyszę wszędzie głos moich córek Jedno smutne spojrzenie ich oczu Krew we mnie ścina Kiedyś i pan się przekonasz, że szczęście dzieci naszych stokroć nam droższe od szczęścia własnego. Nie potrafię panu tego wytłumaczyć. Są to jakieś wzruszenia wewnętrzne, od których błogo się człowiekowi robi. Jednym słowem, ja żyję życiem potrójnym. Chcesz pan, to ci opowiem coś zabawnego. Wiesz, kiedym ja pojął Boga, Wtedy, gdy ojcem zostałem. Bóg jest całą swą istotą obecny na każdym miejscu, bo stworzenie całe wyszło z niego. Otóż taki sam stosunek łączy mnie z mymi córkami. Tylko jam córki ukochał mocniej niż Bóg świat kocha, bo świat nie jest tak piękny jak Bóg, a córki moje piękniejsze są ode mnie. Dusza moja tak ściśle z nimi połączona, że dziś na przykład miałem przeczucie, że pan je zobaczysz. Mój Boże. Gdyby się znalazł człowiek, co by mojej delfince dał zakosztować takiego szczęścia, jakiego doznaje kobieta szczerze kochana, to ja bym mu buty czyścił. Wszystkie jego rozkazy spełniałbym najskwapliwiej. Dowiedziałem się od pokojówki delfiny, że ten mały de Marseille, jest psem niegodziwym. O, śwież biały ręce, żeby mu kości pogruchotać. Bo jak to można nie kochać takiego klejnotu? Tej kobiety, co ma głos słowiczy, a piękna jest jak posąg jaki. Gdzież ona miała oczy, kiedy szła za tego bałwana Alzatczyka? O, im obydwom należało wybrać sobie pięknych młodzieńców. Ale cóż? Zrobiły jak chciały. Ojciec Goriot wzniosły był w tej chwili. Nigdy dotąd Eugeniusz nie widział go w całym blasku miłości ojcowskiej. Zaiste, jest to rzecz godna uwagi, jaką siłę porywającą posiadają uczucia prawdziwe. Najpospolitsze stworzenie przemienia się pod wpływem szczerego i potężnego uczucia. Z serca jego wypływa jakiś prąd niepojęty, który odmienia wyraz fizjonomii, ożywia ruchy, głosowi nadaje dźwięk nowy. Często istota tempa i nierozwinięta może pod wpływem namiętności zadziwić wielką wymową myśli, jeżeli nie słowa. Rzekłbyś, że w takiej chwili przenosi się w jakieś sfery promienne. I z naszym poczciwcem stało się to samo. Głos i ruchy jego nabrały tej siły udzielającej się, jaka cechuje zwykle znakomitego aktora Ale czyż najpiękniejsze uczucia człowieka nie są poezją jego pragnień? To pan dowiesz się z przyjemnością, że pani Delfina zerwie prawdopodobnie z tym Dumarsejem Gagatek ten porzucił ją dla księżnej Galation Co do mnie muszę wyznać, żem się zakochał w pani Delfinie Czy być może... Zawołał ojciec Gorio. Tak jest. I jam się jej dosyć podobał. Przez całą godzinę mówiliśmy o miłości, a pojutrze, to jest w sobotę, zamierzam być u niej. O mój drogi panie, jakże ja Cię kochać będę, jeżeli potrafisz jej się podobać? Pan jesteś dobry, nie dręczyłby się jej pewnie. A gdyby się zdradził. To trzeba wiedzieć, że ja bym cię zabił. Bo to widzisz, kobieta nie kocha dwa razy. Ale Boże mój, co ja plotę, panie Eugeniuszu? Tu za zimno dla pana. Mój Boże, więc pan z nią mówiłeś? Co mi kazała powiedzieć? Nic, rzekł Eugeniusz w duchu. Kazała powiedzieć, dodał głośno, że przysyła panu serdeczny pocałunek córki. Bądź zdrów, sąsiedzie, śpij dobrze. Obyś miał sny przyjemne. Ja będę marzyć błogo o tym jednym wyrazie, któryś mi przyniósł od niej. Niech Bóg spełni wszystkie twe życzenia. Byłeś dziś dla mnie dobrym aniołem. Przyniosłeś mi tchnienie mej córki. Biedaczysko, myślał Eugeniusz, kładąc się do łóżka. Los jego może wzruszyć najtwardsze serce. A córka tyle o nim myślała, co o wielkim mogole. Od tej chwili Gorio widział w swym sąsiedzie przyjaciela i powiernika, którego los zdarzył mu niespodzianie. Zawiązały się między nimi stosunki takie, jakie jedynie mogły zbliżyć starego Goriota do zupełnie obcego człowieka. Namiętność nie myli się nigdy w rachubie. Goriot przeczuwał, że sam zbliży się więcej do delfiny. Że będzie nawet milej widziany, jeżeli Eugeniusz potrafi się jej podobać. Przy tym powierzył studentowi najcięższą z swych boleści. Delfina nie zaznała jeszcze rozkoszy miłości. Ta sama delfina, o której szczęściu ojciec marzył przynajmniej tysiąc razy na dzień. Eugeniusz zaś był, według jego zdania, najmilszym w świecie młodzieńcem i mógł obudzić w sercu delfiny uczucie, którego dotąd nie znała. Nadzieja ta stała się pobudką przyjaźni dla młodego sąsiada, która się codzień zwiększała, a bez której nie znalibyśmy zapewne rozwiązania niniejszej powieści. Następnego poranku, przy śniadaniu, wszyscy stołownicy dziwili się bardzo niezwykłemu zachowaniu się Goriota. Stary spoglądał na Eugeniusza z wyraźną czułością. Przy stole zajął miejsce obok niego i kilkakrotnie wszczynał z nim rozmowę. Twarz goriota, podobna zwykle do maski gipsowej, wyglądała dziś zupełnie inaczej. W otrę nie widział studenta od czasu owej długiej konferencji. Dziś spotkał go po raz pierwszy i usiłował wyczytać, co się w jego duszy dzieje. Eugeniusz rozmyślał przeszłej nocy o szerokiej drodze życia, co się przed nim otwierała. Przy czym nie zapomniał oczywiście o posagu panny Tajlfe. Teraz zaś spoglądał na nią mimowolnie takim wzrokiem, jakim najcnotliwszy młodzieniec patrzy na bogatą dziedziczkę. Oczy ich spotkały się przypadkiem. Biedne dziewczę pomyślało, że Eugeniusz prześlicznie wygląda w nowym stroju. Spojrzenie, które zamienili, było tak znaczące, iż Rastiniak pojął od razu, że stał się dla niej przedmiotem tych żąd niejasnych, które dziewczę nosi zwykle w sercu, aż dopóki nie spotka istoty ponętnej, dla której to serce uderzy. Nad uchem Eugeniusza głos jakiś wołał natrętnie Osiemset tysięcy franków. Lecz jednocześnie stanęło przed nim wspomnienie dnia wczorajszego. I pomyślał sobie, że uczucie wyrachowane dla pani Dumasijon mogło się stać skuteczną prezerwatywą od tych myśli niedobrych, które mimo woli go prześladowały. Dawano wczoraj Cyrulika Sewilskiego, rzekł student. Jaka to rozkoszna ta muzyka Rossiniego Nigdym jeszcze nic podobnego nie słyszał. Mój Boże. Co to za szczęście mieć własną lożę w operze włoskiej. Ojciec Gorio pochwycił w lot wyrazy studenta, tak jak pies zda się chwytać skinienie swego pana. Dobrze to być mężczyzną, rzekła pani Wokę. Opływacie panowie jak pączki w maśle i robicie wszystko co się wam podoba. Jak pan wróciłeś do domu? zapytał Wotrę. Piechotą, odparł Eugeniusz. Co do mnie, rzekł kusiciel, nie zadowalałbym się pół przyjemnościami. Chciałbym pojechać powozem, przepędzić wieczór we własnej loży i wygodnie powrócić do domu. Wszystko lub nic. To moja zasada. Bardzo chwalebna, rzekła pani Wokę. Czy nie pójdziesz pan do pani Dunussi-Jean? Rzekł Eugeniusz z cicha do goriota. Jestem pewien, że przyjmie dziś pana z otwartymi rękoma bo zechce dowiedzieć się tysiąca drobnych szczegółów dotyczących mojej osoby. Wiadomo mi, że pani Delfina oddałaby wszystko w świecie, żeby tylko być w domu kuzynki mojej, wicehrabiny Dubuzą. Otóż nie zapomnij pan powiedzieć baronowej, że ja zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, żeby spełnić jej życzenie. Rastyniak odszedł pośpiesznie do szkoły prawa. Pragnął bowiem jak najmniej czasu spędzać w tym wstrętnym domu. Cały dzień prawie błąkał się bez celu, dręczony tą gorączką głowy, której doznaje młodzież oddająca się zbyt wybujałej nadziei. Przechadzał się właśnie po ogrodzie luksemburskim, zatopiony w głębokich rozmyślaniach o życiu społecznym, na które naprowadziło go rozumowanie wotrena, gdy spotkał się w oko w oko z biąszonym. Skądżeś to wziął tę minę poważną? zapytał student medycyny, biorąc go pod ramię i idąc z nim w stronę pałacu. Dręczą mnie myśli niedobre. Jakie? W każdym razie, nie trudno się z nich wyleczyć. Jakimże to sposobem? Jedyny sposób ulegać im bez oporu. Kpisz sobie, nie wiedząc o co chodzi. Czytałeś Rosa? Czytałem. Czy przypominasz sobie ten ustęp, gdzie autor zapytuje, co by czytelnik zrobił, gdyby mógł, nie ruszając się z Paryża, siłą woli tylko zabić jakiegoś mandaryna w Chinach? Przypominam. I cóż ty na to? Zachciałeś. Ja myślę już o trzydziestym trzecim mandarynie. Nie żartuj. Słuchaj, gdybyś wiedział, że to rzecz prawdopodobna, że chodzi tylko o twe skinienie, powiedz, jak byś postąpił? A czy ten mandaryn bardzo stary? Wreszcie młody czy stary? Sparaliżowany czy zdrów? Co mi tam? Słowo daję, że... do licha. Nie. Ja bym się nie zgodził. Dzielny z ciebie chłopak, biążą. Ale słuchaj jeszcze. Gdybyś kochał kobietę tak, że gotów byś duszę za nią dać. I gdybyś potrzebował pieniędzy, masę pieniędzy na stroje dla niej, na powóz, wreszcie na wszystkie jej zachcianki. Ależ ty mi rozum odbierasz i chcesz, żebym rozumował. Słuchaj, Biąsło. Wylecz mnie. Jam ja wariat. Mam dwie siostry dwóch aniołów czystości i wdzięku i pragnę, żeby obie były szczęśliwe. Jak zdobyć przez pięć lat dwieście tysięcy franków na posag dla nich? Bywają widzisz takie okoliczności w życiu, że trzeba grać w grę hazardowną, bo szkoda marnować szczęścia na groszową wygraną. Ależ ty stawiasz pytanie, które spotyka każdego człowieka na progu życia. I chcesz mieczem przeciąć węzeł gordyjski. Na to, mój kochany, trzeba być Aleksandrem. Inaczej za taki postępek można się oprzeć na galerach. Co do mnie, zadowalam się skromną egzystencją, która mnie czeka na prowincji, gdzie zajmę po prostu miejsce ojca mego. Pragnienia ludzkie zadowalają się równie dobrze w najciaśniejszym kółku, jak i w najszerszej przestrzeni. Napoleon nie jadał dwóch obiadów dziennie, a kochanek nie mógł mieć więcej od pierwszego lepszego studenta. Szczęście ludzkie, mój drogi Musi się zawsze pomieścić między podeszwą A wierzchołkiem głowy Raz płaci się za nie milion Drugi raz sto luidorów Ale wartość jego wewnętrzna Jest zawsze jednaka Moim więc zdaniem Nie warto godzić na życie Twego Chińczyka Dziękuję Ci, Biążą Słowa Twe przyniosły mi ulgę Będziemy zawsze przyjaciółmi Wiesz co? rzekł student medycyny. Byłem na lekcji Kuwiera i wracając przez ogród botaniczny widziałem, jak panna Michonou i Płare rozmawiali przed chwilą z pewnym jego mościem, który w czasie zeszłorocznych zamieszek krążył zawsze w pobliżu Izby Deputowanych. Coś mi się widzi, że to jest agent policyjny, który przybrał pozór uczciwego mieszczanina. Zwróćmy baczną uwagę na tę parę. Powiem ci później dlaczego. Bywaj zdrów. O czwartej muszę odpowiedzieć na apel. Po powrocie do domu Eugeniusz znalazł Goriota, który nań oczekiwał. Patrz pan, rzekł stary, oto list od niej. Cóż, czy nieładne pismo? Eugeniusz rozpieczętował list i przeczytał: Dowiedziałam się od ojca, że pan jesteś zwolennikiem muzyki włoskiej byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyś zechciał przyjąć miejsce w mojej loży. W sobotę ma być Fodor i Pellegrini. Spodziewam się więc, że mi pan nie odmówisz. Pan Dunus i Jean prosi wraz ze mną, żebyś pan zechciał być u nas na obiedzie. Obecność pańska będzie dla niego niezmiernie pożądana, bo uwolni go od pełnienia pańszczyzny małżeńskiej. To jest od towarzyszenia mi do teatru. Nie odpowiadaj pan, tylko przybądź osobiście przyjąć me podziękowanie de n. Pokaż mi pan list, rzekł stary, widząc, że Eugeniusz skończył czytać. Pan nie odmówisz, nieprawdaż? Dodał, wąchając papier. Jak to pachnie. Wszak to jej palce dotknęły się do tego. Kobieta nie rzuca się tak pierwszemu lepszemu mężczyźnie na szyję, myślał student jam potrzebny jej jako przynęta nad Marseja. Chyba żal wielki mógł skłonić ją do takiego postępku. – No o czymże pan myślisz? – zapytał ojciec Gorio. Eugeniusz nie wiedział, że niektóre kobiety owej epoki opanowane były szałem próżności. Nie wiedział, że taka bankierowa gotowa była ponieść największą ofiarę, byle tylko ułatwić sobie przystęp do jakiegoś z domów na przedmieściu Saint-Germain. Moda ówczesna kazała przenosić nad wszystkie kobiety te, które miały przystęp do wybranego kółka z przedmieścia Saint-Germain. Nazywano je paniami z Petit Château, a pani Dubuzon... Przyjaciółka jej, księżna Dulange i księżna Dumofinius zajmowały najpierwsze miejsce w ich gronie. Rastyniak nie miał pojęcia o tym, jak namiętnie kobiety z Choisy d'Anton pragnęły się dostać do wyższej sfery, w której jaśniały konstelacje przynoszące chlubę płci pięknej. Wszelako nieufność Eugeniusza nie przyniosła mu szkody. Przeciwnie oziębiła go bardzo, a przez to pozwoliła mu postawić własne warunki, zamiast przyjmować je od innych. Tak jest. Pójdę, powiedział. Teraz ciekawość tylko wiodła go do pani Dunusijon. Ale kto wie, czy namiętność nie popchnęłaby go ku tej kobiecie, gdyby ona wzgardziła nim na razie. Nie można wszakże powiedzieć, żeby obojętnie oczekiwał dnia jutrzejszego i godziny, w której miał ujrzeć baronową. Pierwsza intryga jest dla młodzieńca prawie tak ponętna jak pierwsza miłość. Pewność powodzenia wyrządza tysiąc błogich uczuć, do których się mężczyźni nie przyznają, a które stanowią cały powab niejednej kobiety. Zbytnia łatwość powodzenia, tak samo jak opór przyczynia się do podniecenia rządzy. To pewna, że wszystkie namiętności ludzkie powstają pod wpływem jednej z tych dwóch przyczyn. Które rozdzielają świat uczucia na dwa obozy. Być może, że rozdział taki jest wynikiem ważnej kwestii o znaczeniu temperamentu, która bez zaprzeczenia rządzi społeczeństwem ludzkim. Prawda, że melancholicy potrzebują pobudzającego wpływu kokieterii, lecz i to być może, że ludzie nerwowi lub sangwinicy cofają się, gdy opór trwa zbyt długo. Innymi słowy, o ile elegia jest limfatyczna, o tyle znów dytyramp jest wyłącznie żółciowy Eugeniusz ubierał się starannie i napawał się tym uczuciem zadowolenia ze swej osoby, którego młodzi ludzie nie śmieją zdradzać z obawy śmieszności, a które jednak pochlebia bardzo ich miłości własnej Zaczesując włosy, myślał sobie, że spojrzenie pięknej kobiety prześliźnie się po kruczych jego puklach Mistrzył się po dziecinnemu jak młode dziewczę, co się na bal stroi. Przyglądał się z przyjemnością wysmukłej swej figurze i wygładzał starannie fałdki surduta. To pewne, myślał, że można znaleźć niezgrabniejszych ode mnie. Zszedł na dół w chwili, gdy wszyscy stołownicy byli już zebrani do stołu i wysłuchał z uśmiechem głośnej salwy wykrzykników, którymi przyjęto strój jego wykwintny. Jest to rys charakterystyczny, właściwy obyczajom gospody mieszczańskiej, że strój wytworny zwykł obudzać między mieszkańcami niezmierne zdumienie. Na widok nowej sukni każdy sąd swój wydać musi. Ozwał się biążą klaskając językiem, jak gdyby zachęcał konia do biegu. Postawa księcia lub para, rzekła pani Wokę. Może się pan wybiera na podboje? Zagadnęła panna Miszonu. Kokuryku! krzyknął malarz. Proszę oświadczyć moje uszanowanie szanownej małżonce pańskiej, rzekł urzędnik z muzeum. Czy pan masz żonę? Zapytał Płare. Żonę. I to jaką jeszcze? Kolor trwały, cena od 25 do 40, deseń w kraty, według najświeższej mody. Daje się prać. Nosi się doskonale pół niciana, pół bawełniana, pół wełniana, leczy od bólu zębów i innych chorób uznanych przez Akademię Medyczną. Wyborna przy tym dla dzieci jeszcze skuteczniejsza od bólu głowy, od zbytku soków, jako też od cierpień przełyku, oczu i uszu. Wywoływał wotrę z komiczną płynnością i z wyrazem iście szarlatańskim. A ileż ta osobliwość kosztuje? Zapytacie państwo dwa souss nic ani złamanego szelonga jest to resztka zapasów przygotowanych dla wielkiego mogoła Wszyscy monarchowie europejscy nie wyłączając grubego księcia badeńskiego pragnęli oglądać tę osobliwość Proszę iść na wprost proszę wstąpić do kasy Dalejże muzyka Brm, la 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 trin la, la bum bum Panie klarne klarnecisto zawołał ochrypłym głosem. Wać pan grasz fałszywie, ja ci palce podbijam. Mój Boże, co to za miły człowiek? Rzekła pani Woke do pani Kutiur. Ja bym się nigdy nie znudziła w jego towarzystwie. Wśród śmiechów i żartów, które nastąpiły po komicznej przemowie wotrena, Eugeniusz pochwycił przelotne spojrzenie panny Tailfe, która zaraz potem pochyliła się ku pani Kutiur i szepnęła jej kilka słów do ucha. Kabriolet czeka! rzekła Sylwia. Gdzież on będzie na obiedzie? zapytał Bionchon. U pani baronowej Donoussillon. U córki pana Goriot dorzucił student. Przy tych słowach oczy wszystkich zwróciły się na eksfabrykanta, który spoglądał na Eugeniusza z pewnym rodzajem zazdrości. Rastyniak zatrzymał się na ulicy Saint Lazar przed jednym z tych domów o wysmukłych kolumnach i lekkich portykach, które uchodzą za wzór piękna w Paryżu. Był to dom prawdziwie bankierski, pełen wymysłów kosztownych, strojny w sztukaterię i mozaiki marmurowe. Znalazł panią Dunussi-Jean w małym saloniku obwieszonym malowidłami włoskimi, którego ozdoby przypominały kawiarnie. Baronowa była smutna usiłowała szczerze ukryć swe zmartwienie i przez to właśnie obudziła ciekawość Eugeniusza, który spodziewał się, że jego obecność uszczęśliwi tę kobietę. A tymczasem znalazł ją zrozpaczoną. Zawód ten podrażnił jego miłość własną. Bardzo niewiele jeszcze mam prawa do zaufania pani, rzekł Eugeniusz, który usiłował nadaremnie zbadać przyczynę jej zakłopotania. Spodziewam się jednak, że pani powiedziałaby mi z całą otwartością gdybym jej zawadzał. Zostań pan? rzekła Baronowa. Bez pana byłabym zupełnie samotna. Nuszyżą nie będzie na obiedzie. A ja nie chciałabym zostać sama jedna. Potrzebuję dziś rozrywki. Cóż to pani? O, panu tego nie powiem, zawołała. Prędzej każdemu innemu. Ale ja chcę wiedzieć bo widocznie tajemnica pani ma jakiś związek z moją osobą. Być może. Ale nie, poprawiła się. To po prostu sprzeczki małżeńskie, które trzeba pogrzebać na dnie serca. Czyż nie mówiłam panu Onegdaj, ja nie jestem bynajmniej szczęśliwa. Złote łańcuchy ciężą bardziej niż wszelkie inne. Gdy kobieta wyznaje, że jest nieszczęśliwa, a wyznaje to przed młodzieńcem, któremu nie zbywa na dowcipie, który wie, że jest wykwintnie ubrany i ma w kieszeni 1500 franków do wyrzucenia, to młodzieniec taki musi stracić głowę. Musi pomyśleć to, co Eugeniusz powiedział. Czegóż pani może żądać? zapytał student. Jesteś piękna, młoda, kochana, bogata. Nie mówmy o mnie zawołała ze złowrogim jakimś wstrząśnieniem głowy. Zjemy obiad sam na sam, a później będziemy słuchali rozkosznej muzyki. Jakąże mnie pan znajdujesz? Zagadnęła znów, wstając, żeby lepiej pokazać przepyszną swą suknię z kaszmiru białego w perskie desenie. Pragnąłbym, żebyś pani była moja, rzekł Eugeniusz. Jakżeś pani prześliczna. Smutną miałbyś pan własność, odpowiedziała z uśmiechem pełnym goryczy. Nic tu nie zapowiada nieszczęścia, ale pozory kłamią, bo ja jestem w rozpaczy. Troski sen mi odbierają i czuję, że zbrzydne nie za długo. O, to niepodobna, zawołał student. Ale ciekaw jestem, co to są za troski, których miłość szczera nie zdołałaby rozpędzić. Ach, gdybym powierzyła panu swoje zmartwienia, to zacząłbyś mnie pan pewnie unikać. Dotychczas uczucie pańskie dla mnie jest tylko galanterią, na którą tak nie trudno zdobyć się mężczyźnie. Lecz gdybyś mnie kochał szczerze, to musiałbyś rozpaczać wraz ze mną. Widzisz pan, że nie mogę nic więcej powiedzieć. Przez litość, poczęła po chwili, mówmy o czym innym. Chodź pan zobaczyć moje apartamenty. Przeciwnie, zostańmy tutaj, odparł Eugeniusz, siadając na kanapce przed kominkiem obok pani Dunusiją, którą wziął za rękę. Ona nie broniła mu ręki, nawet oparła się na dłoni młodego człowieka ruchem, w którym czuć było siłę skoncentrowaną, zdradzającą głębokie wzruszenie. Posłuchaj mnie, pani, rzekł Rastyniak. Błagam cię, powiedz mi swoje zmartwienie. Chcę dać dowód, że kocham cię tylko dla ciebie samej. Albo powierzysz mi swe troski, które ja rozproszę, choćbym miał sześciu ludzi zabić dla ciebie, albo pójdę stąd i nie wrócę więcej. Dobrze więc, zawołała z myślą rozpaczliwą i uderzyła się w czoło. Za chwilę, wystawię pana na próbę. Tak, rzekła do siebie. Nie ma już innego środka. Zadzwoniła. Czy powóz pana barona zaprzężony? Zapytała kamerdynera. Tak jest. Ja go biorę. Panu baronowi dajcie mój powóz i moje konie. Obiad będzie dopiero o siódmej. Choćże pan proszę, rzekła do Eugeniusza, który nie rozumiał sam, czy we śnie, czy na jawie jedzie z baronową powozem pana Dunusijon. Do Palais Royal, zawołała na woźnicę. Koło teatru francuskiego. W drodze zdawała się wzburzona. I nie chciała odpowiadać na zapytania Eugeniusza, który nie mógł pojąć, co znaczy ten opór niemy, zacięty i nieczuły. Ona wymknie mi się za chwilę, mówił do siebie. Powódź się zatrzymał. Baronowa powstrzymała jednym spojrzeniem nierozważne słowa studenta, który zaczynał się unosić. Czy pan mnie szczerze kochasz? Zapytała. Szczerze, odpowiedział, starając się ukryć ogarniający go niepokój. Nie pomyślisz o mnie nic złego, o cokolwiek bądź będę cię prosiła? Nie. Gotówżeś być mi posłusznym? Bez wahania. Czy był pan kiedy w domu gry? spytała drżącym głosem. Nigdy. Ach, oddycham. Szczęście panu posłuży. Oto moja kieska, mówiła baronowa. Weź ją pan proszę. Jest w niej sto franków. To jest całe mienie kobiety, której ludzie szczęścia zazdroszczą. Idź pan z tym do domu gry. Nie umiem wskazać drogi, wiem tylko, że gdzieś w Palais Royal. Spróbuj pan gry zwanej ruletą. Ryzykuj te sto franków i przegraj wszystko, lub przynieś mi sześć tysięcy franków. Za powrotem opowiem przyczynę mego zmartwienia. Niech mnie diabli porwą, jeżeli rozumiem, co mam zrobić. Ale będę posłusznym, powiedział Eugeniusz. A jednocześnie pomyślał sobie z radością, ona się kompromituje ze mną. Nie będzie mi więc mogła nic odmówić. Eugeniusz zabiera ładną sakiewkę i podąża z nią do najbliższego domu gry, pod numerem dziewiątym, który mu wskazał jakiś handlarz odzienia. Stanąwszy u celu, wchodzi na schody. Pozwala sobie zabrać kapelusz i zapytuje, gdzie jest ruleta. Ku wielkiemu zdziwieniu obecnych, posługacz miejscowy podprowadza go do długiego stołu. Cała publiczność spogląda na Eugeniusza, który pyta bez zawstydzenia, gdzie ma położyć swą stawkę. Połóż pan Luidora na jednym z tych trzydziestu sześciu numerów. Jeżeli numer wyjdzie, będziesz pan miał trzydzieści sześć Luidorów, mówi mu szanowny jakiś starzec o białych włosach. Eugeniusz rzuca sto franków na numer dwudziesty pierwszy, odpowiadający liczbie jego lat. Nie zdołał się jeszcze opamiętać, gdy krzyk podziwu obił się o jego uszy. Wygrał, nie wiedząc jak i kiedy. Proszęż wziąć pieniądze, mówi znów poważny jegomość. W tym systemie nie wygrywa się dwa razy. Eugeniusz bierze z rąk jego łopatkę, zgarnia trzy tysiące sześćset franków i kładzie je na czerwone, choć jeszcze nic a nic gry nie rozumie. Widzowie spoglądają nań z radością, widząc, że dalej grać zamierza. Koło obraca się, Eugeniusz wygrywa powtórnie i bankier rzuca mu znowu 3600 franków. Teraz masz pan 7200 franków, mówi mu stary jegomość do ucha. Jeżeli pan zechcesz posłuchać mojej rady, to przestań grać, bo czerwone już przeszło osiem razy. Jeżeliś miłosierny, to wywdzięczysz się za dobrą radę, wspomagając dawnego prefekta Napoleońskiego, który znajduje się w bardzo krytycznym położeniu. Rastyniak odurzony patrzy obojętnie, jak siwowłosy jegomość zabiera mu z rąk dziesięć luidorów. Unosząc swoje siedem tysięcy franków, student nie pojmuje wcale, jakim sposobem je wygrał, tylko dziwi się szczęściu własnemu. No cóż, dokądże mnie pani teraz zawieziesz? Zapytał delfiny, pokazując jej siedem tysięcy, skoro tylko drzwiczki od powozu zostały zamknięte. Delfina pochwyciła go w uścisk gwałtowny i ucałowała żywo, ale nienamiętnie. Wybawiłeś mnie, i łzy radości spływały obficie po jej twarzy. Wszystko ci powiem, mój przyjacielu, będziesz mi pan przyjacielem, nieprawdaż? Jam bogata, opływam w dostatki, na niczym mi pozornie nie zbywa. A jednak. Któż uwierzy, że pan Dunus i Jean nie daje mi do rąk ani grosza Sam utrzymuje dom, powozy Sam płaci za moje loże w teatrze A nastroje przeznacza mi sumę niewystarczającą Człowiek ten każe mi przez wyrachowanie Znosić nędzę tajemną Ja znów jestem zbyt dumna, abym go prosić miała Byłabym najnędzniejszą istotą Gdybym kupowała jego pieniądze za taką cenę Za jaką chce mi je sprzedawać Dlaczego ja, co mu wniosła siedemset tysięcy franków posagu, pozwoliłam się tak wyzuć ze wszystkiego? Przez dumę, przez pogardę. Wychodzimy za mąż tak młode jeszcze, tak naiwne. Prośba o pieniądze, z którą trzeba się było zwrócić do męża, nie chciała mi przejść przez usta. Nie śmiałam jej wymówić i przeżywałam własne zaoszczędzone pieniądze lub to, co mi dawał biedny mój ojciec. Później Musiałam się zadłużyć. Małżeństwo stało się dla mnie najokrutniejszym zawodem. Ja nawet mówić o nim nie mogę. Dość panu wiedzieć, że wyskoczyłabym oknem, gdybym zmuszona była żyć z nusyżą i nie miała osobnych apartamentów. Trzeba było przyznać się przed nim, że miałam długi, że jak każda młoda kobieta wydawałam na klejnoty na rozmaite zachcianki. Biedne ojczysko tak nas przyzwyczaił, żeśmy sobie niczego odmawiać nie umiały. Cierpiałam mękę prawdziwą, lecz w końcu znalazłam odwagę wyznać mu wszystko. Alboż nie miałam własnego funduszu? Nusijon uniósł się, powiedział, że go rujnuje. Coś okropnego. Wolałabym wtedy być o sto stóp pod ziemią. Zapłacił, w prawdzie, bo miał cały mój posag, ale odtąd przeznaczył mi na osobiste wydatki pensyjkę, którą przyjęłam dla świętego spokoju. Później chciałam. Odpowiedzieć miłości własnej pewnego człowieka, którego i pan znasz także. Zawiodłam się na nim, to prawda. Lecz byłabym niesprawiedliwa, gdybym nie uznała szlachetności jego charakteru. A jednak, człowiek ten porzucił mnie niegodnie. Nie należałoby opuszczać kobiety, której rzuciła się w potrzebie garść złota. Trzeba by kochać ją wiecznie. Ty, duszo dwudziestoletnia, piękna, młoda i nieskalana, ty mnie spytasz, jak kobieta może przyjmować złoto od mężczyzny? Mój Boże. Czy to nie jest rzecz naturalna, że się wszystkim dzielimy z istotą, której zawdzięczamy szczęście nasze? Czyliż dając wszystko, można się troszczyć o jakąś drobną cząsteczkę całości? Pieniądze zaczynają nabierać wagi wtedy dopiero, gdy uczucie znika. Czyż dwie kochające się istoty nie są złączone na całe życie? Czyliż która z nich myśli o rozdziale, gdy sądzi, że jest szczerze kochaną? Przysięgacie nam miłość wieczną. I jakże chcecie później, żeby interesy nasze nie były wspólne? O, pan, nie wiesz, co ja dziś wycierpiała, gdy nusiżą odmówił mi sześciu tysięcy franków. On, co pewnie nie mniej daje miesięcznie, kochance swojej, jakiejś dziewczynie z opery. Chciałam się zabić. Szalone myśli przychodziły mi do głowy. Były chwile, żem zazdrościła losu prostej służącej. Czyż mogłam się udać do ojca, ależ to byłoby szaleństwo. Anastazja i ja zrujnowałyśmy go już do szczętu. Biedny mój ojciec sprzedałby siebie samego, gdyby mógł wziąć sześć tysięcy franków za swą osobę. Po cóż było przywodzić go na próżno do rozpaczy? Pan, wybawiłeś mnie od wstydu i śmierci, bo pijana byłam boleścią. Ach, winna była panu to objaśnienie. Dziwnie nierozważnie postąpiłam dziś z panem. Gdyś pan stąd odszedł, gdym cię straciła z oczu, chciałam uciec piechotą. Dokąd? Nie wiem sama. Oto życie większej części kobiet paryskich na zewnątrz zbytek, a w duszy troski okrutne. Znam biedne istoty, jeszcze nieszczęśliwsze ode mnie. Są przecie kobiety, które muszą prosić swych dostawców o przedstawienie fałszywych rachunków. Inne zmuszone są okradać własnych mężów. Jedni sądzą, że kaszmir kupiony za sto luidorów kosztuje 500 franków, drudzy, że kaszmir wartujący 500 franków płaci się po sto luidorów. Są nawet takie biedne istoty, które muszą głodzić swe dzieci i szachrować w najrozmaitszy sposób, żeby zarobić sobie na suknię. Ja przynajmniej nie splamiłam się żadnym nędznym oszustwem. To była moja ostatnia troska. Niektóre kobiety sprzedają się swym mężom, żeby później panować nad nimi. Ja jestem przynajmniej swobodna. Gdybym chciała, to nusiżą zasypałby mnie złotem, lecz wolę płakać, wsparwszy głowę na sercu człowieka, o którym wiem, że wart jest mego szacunku. Ach, dziś wieczorem du Marseille nie będzie miał prawa patrzeć na mnie jak na kobietę zapłaconą przez niego ukryła twarz w obu dłoniach, nie chcąc pokazać, że płacze. Lecz Eugeniusz odsunął z lekka jej ręce. Jakże wspaniale wyglądała w tej chwili. Ach, to coś okropnego, mieszać tak pieniądze z uczuciem. Pan nie będziesz mógł mnie kochać, zawołała. Eugeniusz wzburzony był tą mieszaniną dobrych uczuć, które tak wysoko mogą podnieść kobietę, z występkami do których popycha ją dzisiejszy ustrój społeczny. Przemawiał łagodnie i pocieszająco, podziwiając tę piękną istotę, która wydała naiwnie nierozważny krzyk boleści. Przyrzecz mi pan, że nie użyjesz tego za broń przeciw mnie samej? Ach, pani, nie byłbym zdolny do czegoś podobnego odparł student. Pochwyciła jego rękę i przycisnęła ją sobie do piersi ruchem zdradzającym żywą wdzięczność. Oto dzięki panu swobodna i wesoła. Żyłam pod naciskiem ręki żelaznej. Teraz wieść będę życie skromne. Nic nie będę wydawała. Pan przyjmiesz mnie taką, jaką będę. Nieprawdaż, drogi przyjacielu? Weź pan to, mówiła dalej, zatrzymując dla siebie tylko sześć biletów bankowych. Sumiennie winnam panu tysiąc talarów, bo wyobrażałam sobie, że gram z panem na spółkę. Eugeniusz wzbraniał się jak dziewczyna, lecz w końcu musiał przyjąć pieniądze, gdyż baronowa powiedziała. Będziesz pan moim wrogiem, jeżeli nie zechcesz być wspólnikiem. Zachowam więc te pieniądze, żeby mieć czym spróbować znów szczęścia w razie potrzeby, rzekł Eugeniusz. Obawiałam się tych słów. Zawołała Delfina blednąc. — Jeżeli chcesz, pan, żebym była czymkolwiek dla ciebie, to musisz mi przysiąc, że nigdy do gry nie wrócisz. Mój Boże! Jażbym miała cię zgorszyć. Wolałabym raczej umrzeć z boleści. Zatrzymali się właśnie przed domem baronowej. Rażące to przeciwieństwo nędzy i dostatku zdumiewało studenta, któremu mimowolnie przychodziły na myśl złowrogie słowa Wotrena. — Spocznij pan tam — rzekła baronowa, wchodząc do swego pokoju i wskazując mu kanapkę stojącą przed kominkiem. Ja będę pisała list niezmiernie trudny. Porać mi pan. Nie pisz pani nic, rzekł Eugeniusz. Włóż bilety bankowe w kopertę, zaadresuj i odeślij je przez swoją pannę służącą. Nieoceniony z pana człowiek, zawołała. Oto co znaczy mieć dobre wychowanie. To tchnie prawdziwym buson. – dodała z uśmiechem. – Jaka ona śliczna! – mówił sobie w duchu Eugeniusz, który czuł się coraz bardziej zakochanym. Zaczął oglądać pokój tchnący rozkoszną elegancją bogatej kurtyzany. – Jakże się panu podoba? – zapytała baronowa, dzwoniąc na pannę służącą. – Tereso, zanieś to sama do pana du Marseille i oddaj mu do rąk. Jeżeli go nie zastaniesz, to odniesiesz mi list. Przed odejściem Teresa nie omieszkała zmierzyć Eugeniusza złośliwym spojrzeniem. Poproszono na obiad. Rastyniak podał ramię pani Dunusirżą, która powiodła go do rozkosznej sali jadalnej, gdzie czekał ich stół zbytkowny, podobny do tego, który student podziwiał niedawno u swej kuzynki. Przychodź pan do mnie na obiad za każdym razem, gdy mamy operę włoską. Po obiedzie będziesz mi towarzyszył do teatru. Przyzwyczaiłbym się chętnie do tego słodkiego życia, gdyby ono mogło potrwać długo. Lecz jam biedny student, który musi jeszcze zdobyć sobie przyszłość na świecie. Przyszłość się zdobędzie! zaśmiała się baronowa. Widzisz pan, wszystko jakoś daje się zrobić na świecie. I ja nie spodziewałam się już być tak szczęśliwa. Leży to w naturze kobiet. Że chcą dowieść niepodobieństwa na podstawie rzeczy możliwych, a fakty zastępują przeczuciem. Gdy pani donośnią weszła tegoż wieczora do loży swojej w towarzystwie Rastignaka, twarz jej jaśniała wyrazem zadowolenia, który czynił ją tak piękną, że każdy kto na nią spojrzał, nie mógł się powstrzymać od potwarczych domysłów, przeciw którym kobiety są bezbronne choć często bywa, że jedynie na mocy takich domysłów ludzie wierzą w występek nieistniejący. Znając Paryż, nie wierzy się temu, co tam mówią, a nie mówi się tego, co tam robią. Eugeniusz trzymał w swej dłoni rękę baronowej, a uścisk mniej lub więcej żywy starczał im za rozmowę, w której wypowiadali wrażenia wywołane muzyką. Weszli razem i pani Dunussijon postanowiła odwieźć Eugeniusza swoim powozem aż do Pont -Neuf. Przez całą drogę Rastyniak błagał na próżno o jeden z tych pocałunków, których nie skąpiła mu wcale w Palais Royal i wyrzucał jej taką niekonsekwencję. Pierwej, odparła baronowa, był to objaw wdzięczności za poświęcenie się niespodziewane. A teraz byłaby to już obietnica. A pani nie chcesz mi żadnej obietnicy uczynić, niewdzięczna? Zawołał Rastyniak na dąsany. Baronowa podała mu wreszcie rękę do pocałowania, ale uczyniła przedtem ruch niecierpliwy, który tak bardzo podoba się zakochanym. A pani nie chcesz mi żadnej obietnicy uczynić niewdzięczna? Zawołał Rastyniak nierozsądny. Baronowa podała mu wreszcie rękę do pocałowania, ale uczyniła przedtem ruch niecierpliwy, który tak bardzo podoba się zakochanym. A on przyjął dłoń podaną z dąsem, który znowu ją zachwycił. Do zobaczenia w poniedziałek na balu, powiedziała Delfina. Noc była jasna, księżycowa. Wracając piechotą do domu, Eugeniusz zagłębił się w poważne rozmyślania. Był zarazem szczęśliwy i niezadowolony. Uszczęśliwiała go dzisiejsza przygoda, wskutek której miał się prawdopodobnie zbliżyć do przedmiotu swych pragnień, do jednej z najpiękniejszych, i najbardziej wykwintnych kobiet w Paryżu. Smucił się zaś tym, że cały plan, jaki sobie na przyszłość ułożył, musiał ulec zmianie. Teraz dopiero pojął te myśli niejasne, które niedawno snuły mu się po głowie. Niepowodzenie daje nam zazwyczaj poznać siłę naszych pragnień. Im bardziej Eugeniusz poznawał życie paryskie, tym mniej życzył sobie zostać biednym i nieznanym. Gniótł bilet tysiąc frankowy, który miał w kieszeni i próbował przekonać siebie wykrętnym rozumowaniem, że pieniądze te są jego własnością. Tak przybył na ulicę Nów Saint-Jean-Viv. Wchodząc na schody, zobaczył światło w mieszkaniu Goriota. Stary zostawił drzwi przymknięte i zapalił świece z obawy, żeby student nie zapomniał przyjść opowiedzieć mu jego córkę, tak się bowiem wyrażał. Eugeniusz nic przed nim nie ukrywał. Ależ, zawołał Goryo, uniesiony rozpaczą i zazdrością. Im zdaje się, że mia zrujnowany, a ja mam jeszcze tysiąc trzysta librów dochodu. Mój Boże, biedna mała. Czemuż nie przyszła do mnie? Byłbym sprzedał dochody, byłbym kapitał naruszył. A pozostała suma wystarczyłaby mi na dożywocie. Dlaczegoż, dobry sąsiedzie nie przyszedłeś powiedzieć mi o swym kłopocie. Jak miałeś serce stawić na kartę o nędzne sto franków? Na myśl o tym serce mi pęka. O, to jacy bywają zięciowie. O, zdusiłbym ich, gdyby wpadli teraz w moje ręce. Mój Boże, trzebaż to było płakać. Czyż ona płakała? Wsparłszy głowę na mojej kamizelce, powiedział Eugeniusz. O, dajże mi ją pan! zawołał ojciec Gorio. Jak to? Więc tu spływały łzy mojej córki, mojej drogiej delfiny, która nie płakała nigdy, będąc mała. O, ja kupię panu drugą kamizelkę. Tej nie noś więcej. Zostaw mi ją. Według kontraktu, Delfina powinna korzystać ze swego majątku. Ach, jutro zaraz pójdę do adwokata Derwila. Wyrobię to, że kapitał jej zostanie oddany na procent. Znam się ja na prawie. Stary ze mnie wilk. Potrafię jeszcze zęby pokazać. Patrz, ojcze. Oto tysiąc franków, które ona chciała mi dać, jako pieniądze wygrane na spółkę. Zachowaj ten bilet dla niej, w tej oto kamizelce. Gorio popatrzył na Eugeniusza, pochwycił dłoń jego, a łza stoczyła mu się po twarzy i spadła na rękę młodzieńca. Będziesz szczęśliwy w życiu, powiedział starzec. Bo widzisz, Bóg jest sprawiedliwy. Znam się ja na uczciwości. I mogę zapewnić, że mało jest ludzi podobnych do ciebie. Chcesz więc być także ukochanym moim dziecięciem? No dosyć, pora spać. Możesz spać spokojnie, bo jeszcze ojcem nie jesteś. Ona płakała i ja się o tym dowiaduję. Ja, com zajadał spokojnie jak głupiec, podczas gdy ona tam cierpiała. Ja, co zaprzedałbym Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żeby im obydwom łzy jednej oszczędzić. Daję słowo, myślał Eugeniusz, kładąc się do łóżka. Zdaje mi się, że całe życie będę uczciwym człowiekiem. Jak to słodko iść za natchnieniem sumienia. Zdaje się, że tylko ci, co wierzą w Boga, zdolni są robić dobro w tajemnicy, a Eugeniusz wierzył w Boga. Nazajutrz przed balem Rastiniak poszedł do pani Dbuzą, która zabrała go z sobą, obiecując przedstawić księżnej de Cariliano. Marszałkowa przyjęła go niezmiernie uprzejmie, a w gronie gości była już pani Dunus i Jean. Delfina wystroiła się, żeby podobać się wszystkim, a tym samym jeszcze bardziej zachwycić Eugeniusza, na którego spojrzenie czekała niecierpliwie. Chociaż zdawało się jej, że swą niecierpliwość doskonale ukrywa. Dlatego kto umie odgadywać wzruszenia kobiety chwila taka pełna jest uroku Któż z nas nie lubi drożyć się z uznaniem ukrywać zalotne swe zadowolenie czytać mimowolne wyznanie w niepokoju, który wywołujemy wreszcie igrać z obawą, którą możemy rozproszyć jednym uśmiechem Tego wieczora student nasz zmierzył całą doniosłość swego położenia i pojął że miano kuzyna pani Dubuzą dawało mu już pewne stanowisko w świecie. Przypisywano mu już wielkie powodzenie u pani Dunusirżą, co dodawało mu tyle wagi, że młodzież ścigała go zazdrosnym spojrzeniem. Eugeniusz pojął, że wzbudza zazdrość i pierwszy raz doznał rozkoszy zadowolonej próżności. Przechodząc z salonu do salonu, od jednego kółka gości do drugiego, słyszał, jak wszyscy unosili się nad jego szczęściem. Wszystkie kobiety przepowiadały mu świetne powodzenie. Delfina, przejęta obawą na myśl, że może go utracić, obiecała dać mu wieczorem pocałunek, od którego tak stanowczo wzbraniała się przed paru dniami. Podczas balu Rastyniak otrzymał kilka zaproszeń. Kuzynka zaprezentowała go niektórym paniom, mającym pretensje do elegancji, których domy uchodziły za najbardziej przyjemne. Ujrzał się naraz rzucony w sfery najpiękniejszego i najbardziej arystokratycznego świata paryskiego. I wieczór ów miał dla niego urok świetnego debiutu, o którym pamięta się do późnej starości, jak dziewczę pamięta o balu, na którym miało wielkie powodzenie. Nazajutrz? Wobec wszystkich stołowników Eugeniusz opowiadał goriotowi przy śniadaniu o swych triumfach. Słuchając go, wotrę uśmiechał się w sposób szatański. I pan sądzisz, zawołał ten logik okrutny, że modny młodzieniec może mieszkać przy ulicy Nouv saint Jun viv w domu w W tej gospodzie, która, choć wielce szanowna pod każdym względem, nie jest jednak wcale modnym hotelem? Jest to gospoda zamożna, piękna w swym dostatku, a nawet dumna z tego, że stała się chwilowym schronieniem jednego z Rastyniaków. Lecz z tym wszystkim znajduje się przy ulicy w saint jean Viv i nie wie nic o zbytku, bo jest na wskroś patriarchalno rama. Mój młody przyjacielu, ciągnął dalej wotrę, tonem na wpół ojcowskim, a na wpół żartobliwym. Chcąc znaczyć cośkolwiek w Paryżu. Potrzeba mieć trójkę koni, tilbury na rano, a karetę na wieczór. To jest trzeba wydać przynajmniej dziewięć tysięcy franków na powozy. Przy tym byłbyś pan niegodny swego losu, gdyby krawiec kosztował cię tylko trzy tysiące, a perfumy tylko sześćset franków, gdybyś na szewca i na kapelusznika wydawał tylko po sto talarów rocznie. Oprócz tego i praczka kosztuje przynajmniej tysiąc franków. Modni młodzieńcy muszą dbać bardzo o piękność bielizny, bo przecie na to najwięcej zwraca się uwagi. Miłość i świątynia wymagają pięknych obrusów na swe ołtarze. Narachowaliśmy już wtedy czternaście tysięcy. Nie wyliczam tego, co się przegra w karty, co się straci na zakłady i na podarunki. Wiem tylko, że na te drobne wydatki niepodobna rachować mniej jak dwa tysiące franków rocznie. Wiodłem ja życie tego rodzaju i wiem, co to kosztuje. Proszę teraz dodać do tych wydatków nieodbicie potrzebnych trzysta luidorów na delikatesy, a tysiąc franków na różne swawole. Cóż, synku, musimy mieć dwadzieścia pięć tysiączków rocznie lub wpadamy w błoto. Wystawiamy się na pośmiewisko i jesteśmy pozbawieni przyszłości, powodzenia, kochanek. Ale zapomniałem jeszcze o kamerdynerze i gromie. Czy to Krzysztof będzie roznosił Pańskie liściki miłosne? Może będziesz je Pan pisywał na takim papierze, na jakim obecnie pisujesz. Ależ to byłoby samobójstwo rozmyślne. Chciej Pan wierzyć człowiekowi staremu i doświadczonemu. Ciągnął mówca dalej a gruby głos jego brzmiał rinforzando. Pozostaje panu jedno z dwojga: wygnać się na snotliwe poddasze i poślubić pracę nieustanną, lub obrać sobie inną drogę. I Wotrę mrugnął, spoglądając na pannę Tailfe, jak gdyby chciał przypomnieć i streścić w tym jednym spojrzeniu, Wszystkie zasady gorszące, które zasiał w sercu studenta po to, by je zepsuły.